Holendrzy awansowali do ćwierć finału euro po tym jak roznieśli wpuch Rumunów 3 do 0 i trzeba jasno powiedzieć, tylko 3 do 0. Myśl, która najmocniej mi towarzyszy po tym spotkaniu, to to, że jestem stary, głupi i nigdy się chyba nie nauczę, że nie można zbyt pochopnych wniosków, zbyt mocnych wniosków wyciągać po fazie grupowej. Ja byłem przekonany, że Rumunii awansują. Byłem przekonany, że po tym, co Oranie pokazali, jak do tej pory na Euro i po tym, jak Rumunii sobie radzili w swojej grupie, no, to, że tutaj Kuman i jego podopieczni odpadną, ale nic takiego nie miało miejsca. Rumunom siły, pomysłu, w ogóle czegokolwiek starczyło raptem na 10, może 15 pierwszych minut tego spotkania, kiedy wyglądali naprawdę całkiem spoko, ale później. Później wyszło na to, że trzeba być po prostu dojrzalszą ekipą i nie mówiłem przecież o nie wiadomo jak utytułowanej i imponującej ekipie Oranie, ale jednak wystarczyło to w zupełności na Rumunów. Rumunów, którzy bardzo szybko stracili ochotę, koncentrację i generalnie cokolwiek pozytywnego w kontekście tego spotkania. Miałem takie poczucie, że te wszystkie momenty, kiedy Rumuni byli pod bramką Ferbruchena, a tych momentów nie było jakoś super dużo, no to dostawali małpiego rozumu. Albo za długo biegli, albo strzelali wtedy, kiedy nie trzeba, albo nie biegli wtedy, kiedy trzeba było biec, albo nie podawali tak jak trzeba. Same złe decyzje dosłownie i no, efekt musiał być taki, a nie inny. Jeżeli chodzi o występ Holendrów, to co? Na pewno należy podkreślić, że doskonale Kuman wiedział, jak należy z tymi Rumunami zagrać i to, co się działo na prawej flance, zwłaszcza przed przerwą, no to był jakiś dramat, a może właśnie jakaś spektakularna radość, patrząc z punktu widzenia Holendrów, no bo to, ile tam miejsca miał Dumfries, no to, to jest jakiś żart po prostu na takim etapie takiego turnieju. I tutaj muszę wspomnieć, że jest w tym. Całkiem spora wydaje mi się jednak e, zasługa Stevena Bergwina. Łapałem się za głowę, kiedy widziałem go raz, że w ogóle w pierwszym składzie, a dwa na prawym skrzydle, bo to nie jest piłkarz, który tam kiedykolwiek dobrze by wyglądał, ale to wypaliło. E, przede wszystkim ruchem bez piłki temu Frisowi e, robił furę miejsca. Efekt był taki, że. No, e, fura rzeczy działa się po tym prawym skrzydle. E, inna sprawa, że z lewej strony e, padła bramka, bo e, fantastycznym, e, chociaż prawdopodobnie takim, który powinien być obroniony, e, strzale hack, Hakpo, który wyrasta na kandydata... Może nie głównego, ale jednego z takich całkiem poważnych do e, miana piłkarza turnieju w ogóle. Fantastyczny e, występ kodego kod Hakpo i jedyne o co można mieć do niego pretensje tak naprawdę chyba to to, że zbyt rzadko akcję wykańczał sam, że zbyt często e, uznawał, że warto podać temu Malenowi, temu Memphisowi czy temu Simonsowi. Dużo lepiej od całej reszty e, wyglądał piłkarz Liverpoolu. Ostatecznie jednak skończył ze w sumie dosyć skromnym dorobkiem jak na to, co wykreował. Generalnie Holendrzy mogli spokojnie tutaj sześć nawet bramek w sumie zapakować, a skończyło się tylko na trzech. Jeżeli to było tylko trzy bramki, no to myślę, że to mówi samo za siebie i cieszę się, że w końcu taki mecz dostaliśmy, trochę bardziej. Wesoły po prostu, nie był wyrównany i szkoda, bo przez to nie był aż taki ciekawy. Ale dostaliśmy chociaż trochę składnych akcji, trochę takiej wesołej ofensywy. Czy to wszystko oznacza, że Holendrzy mogą daleko zajść na tym turnieju? Mogą, bo są w takiej dosyć sympatycznej drabince turniejowej. Nie wiem, czy zajdą, no bo zobaczymy, z kim zagrają w następnym etapie. Z Austriakami już w trąbę dostali. Z drugiej strony, tak jak wspomniałem, nie należy aż tak bardzo się sugerować fazą grupową. Jaka by nie była jednak odpowiedź na to, na co faktycznie stać Holendrów, to jedno jest pewne: mecz z Rumunią na pewno nie przysporzył Kumanowi nowych powodów do zmartwień, wręcz przeciwnie. No i tak to się kończy: gigantycznym zawodem, jeżeli chodzi o Rumunów, dużym optymizmem, jeżeli chodzi o Holendrów i dla mnie lekcją pokory, która na pewno nie nauczy mnie pokory w kontekście przewidywania czegokolwiek na tym turnieju. No spodziewałem się, że Rumunii awansują. Nie było tak, że mówiłem, że o trzeba mam tych Rumunów uważać, że dopuszczam do siebie taką możliwość. Nie, myślałem, że Rumunii po prostu awansują. No cóż.